Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony pan Szachuś. Moi drodzy widzowie, przedstawiam Wam dzisiaj partię piątego mistrza świata, Maxa Euwego, który rozgrywa swoją partię z Polem Keresem, estońskim arcymistrzem estońsko-radzieckim. Z kolei Max Euwe pochodził z Holandii. Moi drodzy, tyle wstępu, przechodzimy już do naszej analizy, która myślę, że tutaj jest kluczem tychże materiałów i jedziemy. Posunięcie D4, tak rozpoczyna Max Euwe swoją partię. D5 ze strony przeciwnika, C4, posunięcie C6, obrona słowiańska. Właśnie, obrona słowiańska takim ruchem się charakteryzuje. Można oczywiście wcześniej przyjąć gambit hetmański lub grać gambit hetmański poprzez ruch E6, skoczek F6 i tak dalej. No mamy ruch C6 i w tym momencie skoczek na F3, skoczek na F6. Tak się gra, to jest standardowy debiut. W tym momencie tutaj białe postanowiły zagrać nieco symetrycznie, bo zbiły pionka na D5, no i po wybiciu na D5, zauważcie, mamy czystą symetrię, no ale białe mają to tempo więcej. W symetrycznych pozycjach może to być klucz do sukcesu, aczkolwiek te pozycje są względnie równe, no ale zobaczmy, jak to nastąpiło dalej. Skoczek na C3 i skoczek na C6. Mówiąc względnie równe, racja, ale wiem, że współcześni arcymistrzowie pracują nad tym, aby w tych pozycjach równych, dokładnie w tej pozycji, próbować znajdować przewagę dla białych. Dużym specjalistą, wielkim specjalistą jest Władimir Kramnik w tych pozycjach. Również Levon Aronian sobie świetnie w nich radzi. Moi drodzy, przechodzimy dalej do posunięcia. Goniec na F4. Naturalna sprawa dla osób początkujących. Pamiętajcie, wyprowadzajmy figury na aktywne pozycje, żeby one miały przestrzeń, żeby one miały oddech, bo dajmy na to, ja tutaj poruszę się pionkiem E3, no i ten goniec za bardzo nie będzie miał życia, że tak powiem, swobodnego. A po gońcu F4 już jest całkiem przyjemnie. No i teraz tutaj czarny mogłyby próbować grać też gońcem na F5 lub nawet E6 się grywa takie posunięcie. Moi drodzy, ale czarne próbują tutaj białe ukarać, chociaż nie wiem za co. Hetman A5. Ukarać mam na myśli to, że tutaj jest związanie i są plany w stylu skoczek na E4, E6, goniec B4. Czy to się uda czarnym? Według mnie nie ma takiej opcji, żeby to się udało, gdyż nikt by takich debiutów nie rozgrywał białym kolorem. Tutaj białe się nie przyjmują, grają E3, goniec w gotowości do wyprowadzenia się i właśnie następuje skoczek E4. Nie podoba mi się ten ruch dla czarnych, nie polecam grać w ten sposób, mimo że to grał Paul Keres w tej pozycji, dlatego że skoczek już się poruszył na F6 i na E4, wykonał skoczek dwa posunięcia w debiucie w tak krótkim czasie, to jest siódmy ruch, więc myślę, że tutaj nic dobrego dla czarnych się nie urodzi, że tak się wyrażę. Hetman na B3, moi drodzy, gramy sobie proste szachy, bronimy po prostu na C3, no ale po wybiciu, nie z zamiarem wybiciem hetmanem, tylko pionkiem, żeby pionki scalić, nie chcemy tak szybko wymiany hetmanów, chociaż różne są sytuacje. Tutaj czarne grają E6 i zauważmy, goniec nie ma życia, no ale za cenę tego, że ten szybko idzie sobie na B4. Tutaj nie ratuje nas A3, ponieważ ten goniec również mógłby zagrać na B4, nie można wybić, bo wieża wisi. Więc A3 tutaj do głowy nam teraz nie przychodzi, tylko gramy naturalnie z goniec na D3. Trzeba zwrócić też uwagę, że tutaj mamy w razie czego wieża C1 i bronimy tego skoczka, więc jest wszystko w porządku, a jak nam się uda za chwilę zrobić roszadę, to wszystkie pozorne problemy tutaj związań znikają w mgnieniu oka. Goniec B4. No i teraz widzimy, że czarne chcą tutaj ładnie zbić. Tutaj jednak białe mają odpowiedź dosyć fajną i taką logiczną. Komputer pokazuje, żeby tutaj mimo wszystko robić roszadę i oddawać tego pionka. Ja w to nie wierzę, nawet tego nie analizowałem. Wolę jednak prostsze posunięcia, takie bardziej ludzkie. I tutaj następuje bicie tego pionka. Tutaj czarne wybijają również i skoczek zagrywa na D2. Dobra, podsumowując, w tej pozycji białe oddały parę gońców, jasne, ale za to te pionki są tutaj zdwojone i jest opcja wybicia pionka. Taki ruch F5 może nastąpić, ale to jakiś piękny ruch, skoczek C4 z jakimś wtargnięciem na D6 są opcje. Myślę, że potem skoczek B5 z próbą, jeżeli goniec odchodzi. No, inicjatywa myślę, że spora.
mogłaby się pojawić, no ale czarne postanawiają zagrać roszadę. W myśl tego, że szybki rozwój jest ważny. Tutaj białe tego pionka jeszcze nie wybijają ze względu na jakieś takie sztuczki typu e5 i ta inicjatywa mogłaby się nieźle rozwinąć, bo na przykład skoczek bije 4, e5 i ten goniec wychodzi. Jak pionek bije, to tu zawsze skoczek wybija. No, też nie wgłębiam się w to za mocno. Dla zainteresowanych bardzo proszę. Po prostu sprawdźmy, co nastąpiło dalej. Roszada ze strony białych. No i hetman zagrał teraz na f5, moi drodzy. Dziwny ruch poniekąd, no ale zrozumiały. Niby obrona tutaj, ja wytłumaczę, dlaczego zaraz, dlaczego ten ruch hetman f5 był zagrany za moment. No ale można było próbować prawdopodobnie jakieś f5 zagrać. No ale tutaj cały czas ten skoczek wchodził, pewnie dlatego. A takie zwykłe wybicie na c3, bc, myślę, że struktura tutaj pionków u białych jest bardzo fajna. Proste plany, wieża b1 z atakami na b7, goniec bardzo silny, tutaj nie pozwala wieży się obronić. No myślę, że białe są po prostu bezpieczne, żadnego ataku na nich nie ma, więc wydaje się, że jest wszystko dobrze. Ale hetman zagrał na f5 i o co tutaj chodzi? Pytanie teraz do Was, czy można sobie wybić tutaj pionka na e4. No właśnie, zadajmy sobie to pytanie i trzeba sobie na nie szybko odpowiedzieć. Otóż, uwaga, można. Można. Ja przypuszczam, że czarne tutaj nie doliczyły dokładnie wariantu, bo chodzi o to teraz tak, że jak się wyraziłem, moi drodzy, goniec bije na c3. Jeżeli zbije skoczkiem na c3, co się wydaje normalne, bo tu groziło bicie, to jest skoczek d4. Tak czarne pewnie myślały. I na przykład no, wybić nie bardzo można, bo tutaj bicie i zostaje słaby pionek, którego można łatwo atakować. Na przykład hetman na 4 i skoczek c6. W tym wypadku no, pozycja jest w miarę równa. Tutaj czarne są raczej zadowolone z tej pozycji. No ale właśnie chyba czarne nie przewidziały jednej możliwości, fajnej odpowiedzi ze strony białych. Mianowicie skoczek na g3. Posunięcie stępem, które odpędza hetmana, a w następnym ruchu wybijamy po prostu gońca. Ja zobaczcie, tak też się dzieje. Hetman d5 i pionek bije na c3. Taka wymiana jest super dla białych, gdyż pionek się prostuje pięknie i tam wieża elegancko spogląda. Pionki maszerują sobie, takie plany mogły tutaj nastąpić. Myślę, że bardzo przyjemna pozycja. Dużo pionków w centrum to jest też fajna gra. Skoczek a5, zrozumiały ruch. I teraz, moi drodzy, przestrzegę Was przed jedną rzeczą. Otóż taka wymiana hetmanów w tym wypadku nie jest zbyt dobra dla białych. Dlaczego? No jest pion mniej dla czarnych. Okej, zasada jest taka, że jak mamy więcej materiału, to staramy się wymieniać. Nie zawsze. Pierwsza rzecz, różnopolowe gońce trzeba zauważyć. Przy takich różnopolowych gońcach często są remisy. Często pojawiają się remisy. Jest duża szansa na remis w każdym razie. Druga rzecz, pionek jest izolowany, niby słaby, ale też jak go zaatakować białym kolorem. Kolejna sprawa jest taka, że tu skoczek z pionkiem świetnie kontrolują pole C4. Ten skoczek mógłby tu się pięknie zaaplikować i dobrze by tutaj sobie radził. Poza tym goniec na F5 w przyszłości mógłby zagrać, no skoczek na razie broni, ale są takie opcje. Goniec E6 również jest taką opcją naturalną, no może B6, goniec A6 również są takie plany, wieża C8. Nastawiamy się przede wszystkim na tego słabego pionka C3 w tym momencie, po takim ruchu, więc myślę, że to jest dosyć łatwe. No tutaj białymi nie możemy wymienić tego hetmana. Staramy się przede wszystkim tego pionka przepchać na C4. Hetman B4 zostało zagrane, no i B6. Okej, czarne mają plany, prawdopodobnie goniec B7 z opcją mata, tu się łatwo oczywiście bronić, F3, E4 na przykład, też goniec A6 jest możliwy. No i tutaj właśnie następuje E4 od razu, hetman zagrywa na C6 i wieża z F na D1. No takie posunięcie, myślę, że zdrowe, z planem D5, żeby tego pionka tutaj awansować jak najszybciej, jak najwyżej. Prosta rzecz, dlatego też wieża D8 ze strony czarnych. No i moi drodzy, bardzo sprytny ruch ze strony białych, ponieważ wieża D3 zostaje zagrane. Oczywiście jest cała masa innych ruchów prawidłowych, które można by było zagrać w tej pozycji, chociażby jakaś wieża C1, jakiś hetman E7 z przerzutem na to skrzydło, różne są plany, zostawiając nawet pionka, no ale myślę, że wieża D3 z planem przerzutu tutaj, żeby atakować skrzydło królewskie, jest jak najbardziej logiczne i sensowne. Goniec na A6 ze strony czarnych i wieża F3, no właśnie to się dzieje tutaj na naszych oczach. Wieża D7, prosta obrona póki co i skoczek zagrywa na H5. No to są takie ciekawe zagrania.
Ten ruch mi się całkiem podoba. Tutaj, moi drodzy, czarne miałyby teraz taką dosyć fajną możliwość zagrania gońcem na e2. No właśnie, i chyba trzeba się godzić tutaj z jakimiś konsekwencjami. Przede wszystkim wieża h3, jak wybicie, wieża bije, hetman bije 4. No nieprzyjemnie chyba się robi u białych, ale taka odpowiedź jest na przykład dosyć ciekawa. Pogoniec e2, skoczek f6 chyba wchodzi. Jest bicie, znaczy chyba, no jest takie oczywiście rozwiązanie. Potem jest szach wieżą na G3, król H8 i goniec na H6 z potężną inicjatywą tutaj. No moi drodzy, może ja to przestawię szybciutko, na przykład tak, wieża, przepraszam, skoczek na F6, bicie, wieża G3, król H8, no i goniec H6 grać trzeba. Tutaj myślę, że za wielkich też problemów czarne nie mają, bo może tak zostanie zagrane goniec na H5, żeby tu się zasłonić. Goniec G7 szach, tutaj król na G8 i może goniec na F6 z szachem, goniec G6. Wierzcie lub nie, ta pozycja jest oceniana jako trochę lepsza dla czarnych, ale w czarnym mają figurę więcej, więc jakaś tu inicjatywa ze strony białych jest. Może H5, H4, H5 z takim planem. No ten goniec dosyć silnie stoi. Jak to wykorzystać? Powiem szczerze, chyba czarnymi tutaj się można by było obronić, ale to grają ludzie, nie komputery, więc takie ruchy szalone typu skoczek H5 jak najbardziej popieram i przyklaskuję. Trzeba próbować grać ostro, no ale tutaj czarne zagrały właśnie E6, nie zagrały gońcem na E2. I w tym momencie wieża zagrała na G3 z prostym planem wybicia, no i teraz król na H8 odchodzi z tego związania. Moi drodzy, teraz tutaj białe się popisują pewnym zagraniem, które jest poniekąd mało poprawne, ale to jest ważne, że tutaj białe próbują grać dosyć agresywnie i tak dosyć skomplikowanie. Jest to posunięcie skoczek G7. Poświęcenie figury. Tutaj widać, że białe miały okazję, znaczy białe chciały tą figurę chyba mimo wszystko w jakiś sposób poświęcić. No i co ciekawe, czarne tej figury nie przyjmują, biją hetmanem pionka. Przestraszyły się czarne tej ofiary. No któż to wie, ciężko mi stwierdzić, dlaczego nie został skoczek zbity, ale po na przykład biciu skoczka na G7, bije wieża, bije, król bije, hetman zagrywa na E7. No takich ruchów nie liczę, bo król na spacer to zawsze wygląda źle. Król G8 powiedzmy. No goniec H6 grozi prosty mat, no ale tu jest obrona na szczęście. Hetman B7, są dwie opcje teraz wybicia pionka. No jak wybijemy z szachem, to hetman F7, ten pionek troszeczkę króla bardziej zasłania, więc lepiej mimo wszystko wybić tego pionka na F6 i hetman F7, na przykład hetman na H4, po hetman G5, tutaj hetman G6 się broni. No i jest figura mniej, troszkę pionków pozbieraliśmy. Mamy trzy pionki więcej, jak dobrze liczę, tak, trzy pionki więcej za figurę i ten atak taki pozorny, jakby się udało wieżą tutaj wtargnąć, to byłoby po zabawie. Nie jest to oczywiście takie proste, ale myślę, że dosyć fajna, ciekawa inicjatywa tutaj ze strony białych mogłaby zaistnieć. Niestety tak nie poszło. Po tym posunięciu hetman zbił tego pionka, co niestety dla czarnych najlepsze nie jest, gdyż skoczek wraca, a atak zostaje. Figura zostaje na szachownicy. Hetman F5. No i moi drodzy, teraz białe się popisują po raz kolejny ciekawą taktyką. Możemy sobie tutaj zatrzymać film. Ja już pokazuję to rozwiązanie. Skoczek na F6, proste bicie. Jak hetman bije gońca, to bijemy wieżę, prosta sprawa. Jak bijemy skoczka, to goniec E5 i jest po hetmanie. Dlatego też wieża zagrywa na F7, moi drodzy, i goniec E5. Ciekawe zagranie. Tutaj też chce się zbić wieżą na F6, ale jest wieża F3. No i odbijamy tutaj jakość z szachem, z atakiem matowym niemalże. Skoczek na C6 zostało zagrane i hetman na D6. Skoczek tego gońca sprzątnął. Oczywiście wybijamy pionkiem pod odpieramy tutaj skoczka i wieża zagrała z F na F8, obawiając się tutaj jakichś matów, prawdopodobnie na G8. Tutaj skoczek w połączeniu z tą wieżą mają fajne opcje, właśnie matowe, siatki matowe. W tym momencie białe zagrywają, moi drodzy, według mnie arcymistrzowskie posunięcie, chociaż taki ruch już wygrywa, bo tutaj się praktycznie pakujemy na mata. No ale H3 to jest taka standardowa odpowiedź, żeby ten król miał tutaj lufcik, w razie czego nie musimy się śpieszyć. Goniec zagrał w partii na C4, wieża na D1, goniec zbił na A2. No i teraz, moi drodzy, w zapisie tej partii nastąpił taki nieoczekiwany ruch hetman D8, ale wydaje mi się, że to jest pomyłka w zapisie, gdyż
To jest podstawienie po prostu hetmana. Tutaj mamy wynik 1-0 i zastanówmy się, jak dalej kontynuowalibyśmy tą partię białymi, bo tutaj białe już zaczynają i tak naprawdę wygrywają. Mianowicie, można by było zagrać hetmanem na C7 z opcją fajnego mata na G7, sprawa prosta. Na przykład jak wieża G8 się tutaj broni, widzimy, że już skoczek może to zbić i tak też się mogłoby zadziać. Wieża bije na G8 i teraz, moi drodzy, zadanie dla Was. Białe zaczynają i dają mata w czterech posunięciach, ale to jest dosyć prosty mat, bo forsowny. Można sobie jak najbardziej zatrzymać film i pokazuję rozwiązanie. Hetman na G7, bardzo ładne poświęcenie hetmana, wieża bije na G7, wieża daje szacha, hetman się zasłania, chlast, chlast i na przykład dla oka bicie wieżą tutaj dające mata. Fajnie te dwie wieże stoją blisko siebie, to jest rzadko spotykany mat na szachownicy tak naprawdę z wieżami tak blisko. No tak partia mogłaby się zakończyć. Myślę, że bardzo ciekawa partyjka, taka klasyczna w gambicie hetmańskim. Serdecznie dziękuję za uwagę, analizujmy partię i bawmy się, słuchajcie, szachami i uczmy się przede wszystkim. Pozdrawiam serdecznie, na razie, hej!